Państwu, dzisiaj chciałbym o nowym słowie. The Economist napisał o techceleracji. Słowo pochodzi od technology and acceleration, czyli od techniki i przyspieszenia. Chodzi o to, że w ostatnim okresie przez pandemię doszło do przyspieszenia, jeśli idzie o naszą przeprowadzkę do świata cyfrowego. Chodzi o to między innymi, że no, na przykład lekarze przeszli na konsultacje zdalne w bardzo dużym stopniu, a na przykład większość transakcji jest online i większość jest transakcji płacona cyfrowo. A jednocześnie nasz prezes Narodowego Banku Polskiego ostatnio oznajmił, że obrót gotówkowy jest dobry dla polskiej gospodarki. W związku z tym, jako że nie rozumiem tego dwugłosu, zaprosiłem do swojego wirtualnego studia panią profesor doktor habilitowaną Monikę Marcinkowską, która jest specjalistką od spraw bankowości i finansów. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pani profesor, czy ma pani profesor jakąś hipotezę, co mogło spowodować takie zdanie, wygłoszenie takiego zdania u prezesa, przez prezesa Narodowego Banku Polskiego? Bardzo, bardzo, bardzo trudne pytania pan profesor zadaje. Rzeczywiście ta wypowiedź szalenie mnie zaskoczyła, tym bardziej, że faktycznie również w Polsce, bo to nie jest gdzieś obok, u nas też przecież mamy do czynienia z tym digital shift, czyli z tym skokiem cyfrowym, z tym niebywałym przyrostem handlu elektronicznego, płatności elektronicznych, płatności zdalnych. Takie są warunki pandemii. Oczywiście ten cyfrowy świat rozwijał się, natomiast pandemia siłą rzeczy przyspieszyła ten przeskok i wiele osób, które wcześniej nawet nie brało tego pod uwagę, nagle no, troszkę zostało zmuszonych. No i nagle rzeczywiście informacja o tym, że Narodowy Bank Polski będzie wspierać tym bardziej rozwój gotówki. Bardzo, bardzo próbowałam zrozumieć, co stoi za tymi słowami, czym można je uzasadnić. Faktem jest, że na samym początku pandemii w Polsce, jak zresztą w wielu innych krajach na świecie, mieliśmy do czynienia z bardzo dużym przyrostem wypłat gotówki w bankomatach, w kasach banków. To jest zupełnie, no nie chcę powiedzieć naturalna reakcja, ale no, jest to pewien taki odruch. Boimy się, że będziemy oderwani od swoich pieniędzy, nie będziemy mieć do nich dostępu, więc w razie czego wypłacamy. I rzeczywiście w marcu, kwietniu ta liczba i wartość transakcji gotówkowych była olbrzymia. Zresztą bezprecedensowy przyrost był wtedy podaży gotówki. Teraz, jeśli by porównać obecny rok z poprzednim, z końcówką poprzedniego roku, to pieniądza w obiegu jest mniej więcej o 1/3 więcej. To jest naprawdę olbrzymi przyrost. I tak jak mówię, na początku pandemii to było potrzebne, ludzie się bali, więc ten motyw przyzornościowy tutaj wystąpił. Ale później przyzwyczailiśmy się do tego, ba, zauważyliśmy, okej, da się żyć bez gotówki, nawet ci, którzy wcześniej mieli tutaj spore obawy, nie mieli zaufania do banków, do kart płatniczych, albo po prostu nie chcieli, nie lubili, zaczęli z nich korzystać i zobaczyli, okej, da się, to jest wygodne, to bardzo ułatwia życie. I bezpieczne na dodatek, jeśli idzie o epidemiczną kwestię. I rzeczywiście mnóstwo osób podkreśla tak, że karty, płacenie kartami płatniczymi jest do pewnego stopnia bezpieczniejsze, oczywiście, jeśli również dezynfekujemy te karty, dezynfekujemy dłonie po ewentualnym wpisaniu PIN-u i tak dalej, ale to też jest po prostu szybsze, tańsze, bezpieczniejsze. No właśnie, chciałam podkreślić tańsze. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli porównuje się koszty gotówki, koszty obrotu gotówkowego i koszty obrotu bezgotówkowego dla gospodarki, bezdyskusyjnie wygrywają formy bezgotówkowe. To na pewno jest lepsze dla gospodarki. Ba, potężny argument przeciwko gotówce i argument, który władze wielu państw
podkreślają, stymulując rozwój obrotu bezgotówkowego, to to, że on pozwala zmniejszać szarą i czarną strefę. Tak? Gro nielegalnych transakcji to są właśnie transakcje gotówkowe, bo gotówka daje anonimowość. I rzeczywiście gro programów również w Polsce rządowych, wcześniej także Narodowego Banku Polskiego, poświęconych było wzmocnieniu tychże bezgotówkowych form. Już tu nagle. No i właśnie, co mogło stać za taką deklaracją? Ja przejrzałam wyniki badań, one są dosyć świeże, bo październikowe, gdzie sprawdzano, co Polacy sądzą o opłatnościach gotówkowych, bezgotówkowych w czasie pandemii. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że wiele osób zgłaszało problem z możliwością zrobienia zakupów, płatności gotówką za codzienne, zwykłe zakupy. Jest faktem, że wciąż dosyć duża część Polaków nie ma konta bankowego. Również część ma konto, ale natychmiast po otrzymaniu na nie środków wypłaca je w całości i posługuje się wyłącznie gotówką. Przejrzałam wyniki badań sondażowych, jakie były robione całkiem niedawno, bo w październiku, i okazuje się, że rzeczywiście 7% respondentów wskazało, że spotkało się z sytuacją, że jakiś sklep odmówił przyjęcia gotówki. Podkreślam, spotkało się z sytuacją, co nie oznacza, nie jest jednoznaczne z tym, że było to uciążliwe dla tych osób. Niestety nie zadano albo nie opublikowano tutaj wyników na odpowiedzi na pytanie, czy był to dla nich problem, czy z tego powodu nie mogli dokonać tych zakupów. Oczywiście ja nie chcę tutaj twierdzić, że te 7% to mało, bo rzeczywiście jeśli ktoś nie mógł płacić za zakupy, to jest problem. Natomiast w moim przekonaniu, kto jak kto, ale Narodowy Bank Polski powinien wspierać raczej obrót bezgotówkowy. Jak najbardziej są potrzebne na naszym etapie rozwoju także działania związane z dostarczaniem gotówki, z zapewnianiem dostępu do niej, ale to NBP robi. Także tutaj nie ma problemu, tutaj rzeczywiście reakcja Banku Centralnego była natychmiastowa, sprawna, gotówki jako takiej nie zabrakło. I także tę funkcję wykonał jak należy. Wiele organizacji, wiele instytucji publicznych, ale też prywatnych czy samorządowych było poświęconych temu, żeby zwiększyć dostępność możliwych form płatności, żeby w większej liczbie sklepów, punktów usługowych można było płacić kartą. Tutaj zresztą też fenomenalna inicjatywa, bardzo ważna inicjatywa NBP sprzed kilku lat, kiedy to Bank Centralny przyjął rolę negocjatora, mediatora, pomagając w zmniejszeniu opłat za transakcje kartowe, co było rzeczywiście krokiem milowym dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. I tyle superlatyw na temat NBP-u, natomiast no, tak jak powiedziałam, tutaj ta wypowiedź trochę mnie zaskoczyła. Czyli jednym słowem, hipotezą nie będzie podejrzewanie, że Narodowy Bank Polski chce wspierać szarą strefę gospodarczą, tylko raczej, że chciałby no, zadowolić te 7% z sondażu, tak? Też trudno mi to w ten sposób wyjaśnić. Być może tak, ale też no tak jak powiedziałam, tutaj no nie jest powiedziane, że te osoby nie były w stanie zrobić zakupu. Okej, to jest problem, jeśli ktoś nie może zrobić zakupu, jeśli nie może zapłacić w sposób, jaki chciałby zapłacić. Ten problem zresztą dostrzegano już wcześniej, kiedy zaczął się rozwój tych sklepów samoobsługowych, gdzie czasem na przykład, jeżeli to był jedyny sklep w okolicy, faktem jest, że osoby wykluczone finansowo czy wykluczone cyfrowo mają wtedy problem ze zrobieniem zakupu. I to, co w wielu krajach czy w niektórych stanach USA zrobiono, to zakazano tego, by to była jedyna możliwość.
Tak? Czyli w ten sposób rzeczywiście umożliwiamy tym osobom, które nie mają bądź nie chcą korzystać z kart, umożliwiają inne formy płatności. Natomiast no, ja będę stawać na stanowisku, że lepsze byłyby programy, które by po pierwsze edukowały w zakresie bezpiecznego korzystania z finansów, zwłaszcza z tych form cyfrowych, wirtualnych, gdzie to ryzyko przynajmniej początkowo dla osoby nieświadomej czy niedoświadczonej może być większe, także tutaj bezdyskusyjnie. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że Polska ma bardzo niskie noty, jeśli chodzi o Polacy. Polska ma bardzo niskie noty w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o to zaawansowanie cyfrowe, o nasze umiejętności, kompetencje cyfrowe, ale też często infrastrukturę. Więc raczej według mnie to powinien być pożądany kierunek rozwoju. No ale wracając do tej hipotezy, którą miałabym ewentualnie postawić, ona jest bardzo ryzykowna, tutaj chcę podkreślić, natomiast no ja szukałam jakiegoś racjonalnego uzasadnienia. Dlaczego NBP miałby być zainteresowany wzmacnianiem rozwoju obrotu gotówkowego, czyli nie dostępności gotówki jako takiej, tylko wręcz wzmacnianiem tego obrotu. Hipoteza jest ryzykowna, ale króciuteńki wykład z ekonomii, z bankowości centralnej. Posługujemy się tutaj takim terminem jak renta senioralna albo renta mennicza, czyli dochód banku centralnego z tytułu emisji gotówki. To jest koncepcja, która według której no, w różny sposób można mierzyć, w jaki sposób ten dochód jest osiągany przez bank centralny. I jedno z podejść szacuje tenże dochód, patrząc na obrót gotówki, tak, czy przepraszam, ilość gotówki w obiegu, przemnożony przez poziom inflacji. No i moja ryzykowna hipoteza jest wobec tego taka, mamy do czynienia z potężnym wzrostem gotówki w obiegu, z rosnącą ostatnio znowu inflacją, enter, a zwiększa się dochód NBP, zwiększa się dochód banku centralnego. Nie chce mi się wierzyć, by to było podstawowym, czy choćby jednym z kryteriów branym pod uwagę, jeśli chodzi o wzmacnianie tej naszej infrastruktury płatniczej, ale szczerze mówiąc nie umiem znaleźć innego wyjaśnienia. Rozumiem, czyli jednym słowem rośnie inflacja i rośnie też ta renta, tak? To znaczy dochód Narodowego Banku Polskiego. Dochód Banku Centralnego, tak, NBP z tytułu tego, że jest więcej gotówki w obiegu. I dlatego będzie wzmocnienie gotówki, no bo jeśli idzie o laptopy dla nauczycieli, to nie ma. I infrastruktura w sensie szybkiego internetu, 5G i tak dalej, jeszcze tego nie ma. Bardzo ciekawa hipoteza, bardzo dziękuję. Jest to dla mnie rzecz, aczkolwiek pani profesor zaznaczyła, że jest to ryzykowna hipoteza, ale mnie jak najbardziej satysfakcjonuje takie podejrzenie, ale no, bardzo dziękuję za profesjonalne wyjaśnienie. Dziękuję. Do zobaczenia.